macie jakieś konkretne wyliczenia, czym to rzeczywiście grozi, tak? Że nie wiem, transformacja energetyczna się opóźni, powiedzmy, ileś lat, tak? Czy nie wiem, już tam przedsiębiorstwo straci pracę, czy... Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, kiedy skala konsekwencji jest dla nas jeszcze do końca nieznana. To, co stwierdzamy, to, że inwestycje, które miały zostać oddane w przeciągu najbliższych miesięcy, nie będą zrealizowane, na przykład ze względu na te opóźnienia. Stąd też również z inicjatywy Ministerstwa Klimatu włączyliśmy do tarczy antykryzysowej przepisy, które odraczają obowiązek oddania do użytku instalacji, które na przykład wygrały aukcję rynku mocy, ewentualnie miały wejść w życie w oparciu o system feed-in tariff albo feed-in premium, które były zakontraktowane czy przewidziane wcześniej, no bo mamy świadomość, że w tym kontekście załamania się łańcuchów dostaw to po prostu przez najbliższe miesiące nie będzie możliwe. Jaka jest skala tego zjawiska, za wcześnie jeszcze prorokować, nie wiemy, ale trudno jest domniemywać, że ono nie będzie miało swoich bardziej długofalowych konsekwencji. Na tym etapie to, co chcemy, to jest, żeby te kluczowe inwestycje nie zostały wstrzymane. Chcemy, żeby te, które są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego, się mogły toczyć. I to jest kwestia dostępności ludzi, to jest kwestia zapewnienia im właściwych warunków pracy, ochrony, zdrowia. To jest kwestia tam, gdzie są problemy, a mogą nastąpić takie z podwykonawcami czy z wykonawcami tych inwestycji, żeby również spoglądnąć z perspektywy europejskiej, bo to są często inwestycje, które wykraczają poza tylko jedno państwo albo mają taki charakter globalny, żebyśmy stworzyli mechanizmy, które będą podtrzymywały te inwestycje, choćby ze względu na płynność. A o jakich inwestycjach tu mówimy, te, które są zagrożone, czy są na tej liście, że nie będą oddane w ciągu najbliższych miesięcy, ale rzeczywiście może się przełożyć ten termin? To są przede wszystkim na dzisiaj kwestie związane z oddawaniem nowych mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii, które były zakontraktowane w aukcjach sprzed 2018-2019 roku, były aukcje. Natomiast, tak jak mówię, za wcześnie jeszcze o tym, żeby być w stanie skwantyfikować to zjawisko. Na dzisiaj na pewno ono ma miejsce, a jaka będzie jego skala, będziemy w stanie dopiero w trakcie to mierzyć.